Witajcie kochani na kanale Klockowe Inspiracje. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką z Pikebrika Online, zamówienie, które złożyłam jakiś czas temu. Jak wiemy, możemy zamówić sobie standardowe elementy, jak i bestsellerowe. Na jedne czekamy tydzień, na drugie miesiąc, także pamiętajcie o tym przy zamówieniu. Szczerze Wam powiem, że nie pamiętam, czy to jest bestseller, czy standard, ale jedna porcja zamówienia tutaj jest. I bez przedłużania otwórzmy. I już widzę coś, czego wcześniej nie widziałam, że niektóre elementy są popakowane osobno. Coś mi już powypadało. Dobra, to też jest takie duże. Dobra, wysypmy sobie tą resztę. Dobra. Wszystko wysypane. Trochę poszeleściło. Tutaj to damy przed kamerę. Co my tu mamy? Wielkiego rekina. Pamiętajcie o tym, żeby do rekina zamówić sobie też drugą część. Tutaj mamy jego szczęki. O! I teraz pięknie klika. Taki rekin. Nie pamiętam jego ceny, ale nie chcę Was skłamać. Koło 12 euro myślę razem z tym. Nie, to chyba 4, a to 11. O, koło 15 euro. Dobra, 15 euro za takiego rekina. Ja sobie jeszcze nie jednego zamówiłam, chciałam mieć więcej, bo tak mi się on spodobał, że stwierdziłam, że muszę mieć więcej, więc rekina tutaj odkładamy. I jak widzicie, tutaj orki zapakowali osobno. Otworzę je. Nigdy wcześniej nie miałam pakowanych elementów osobno. Może mieli dużo complainów, że są porysowane. Niełatwo je porysować, tak? I do nich też musicie pamiętać, żeby zamówić sobie zęby, szczęki. To jest osobno taka żuchwa i ona też pięknie strzela, klika. Przepiękny odlew. Zobaczcie, porównajmy sobie dwa elementy. Która większa? Orka, rekin, orka większa. Przepiękno. Także orka tutaj, rekin tutaj. I jak widzicie, tutaj mam jeszcze dwie orki. Też je otworzę szybciutko. Mam nadzieję, że szybciutko. Ok, te worki takiej słabej jakości. Pociągniemy delikatnie i... Ale szeleszczę. Pociągniemy delikatnie i po woreczku. Nie da się ponownie wykorzystać. Ekologia w Lego. Dobra, szukamy szczęki. Tutaj są. Proszę bardzo, kolejna orka zbudowana. I ostatnia. Tutaj. Klik, klik. Piękna orka. Takie orki na Bricklinku, pamiętam, były po 25 euro, co uważam za chorą cenę. Na Pikebrick Online ona kosztuje jakieś 15 euro. W fabryce w Niemczech, w Legolandzie za dyszkę. Ale jedźcie sobie tam, płacicie za bilet. Myślę, że na Pikebricku Online wychodzi to najtaniej. I one szybko znikają, więc jeżeli się pojawiają, to warto sobie wziąć. Dlatego sztuk 3, bo wiedziałam, że jak będę miała jedną, będę chciała mieć więcej. Teraz można zrobić nawet jakąś fajną scenę, zdjęcie. Pozwólcie, że sobie resztę zorganizuję i pokażemy, co tutaj mamy, w jakich ilościach. Jak widzicie, dość tutaj dużo niebieskiego jest. Zorganizuję i zaraz do Was wracam. Elementy posegregowane. Tak mniej więcej one się tutaj prezentują. I teraz przybliżę Wam dokładnie, co czego posiadam, ile. Także mamy 3 sztuki orki tutaj. 2 razy misie polarne, te mniejsze. One są w okolicach 3 euro na Bricklinku. Nie na Bricklinku, na Pikebricku. Też taka cena jest na Bricklinku, w zasadzie podobne ceny. Niebieskie duże liście z serii Dreamsów, one są po 26 centów na Pikebricku, a na Bricklinku nawet za euro. Także duża przebitka. Rekin, tak jak mówiłam, też jakieś 15 euro. 4 takie disze dekoracyjne, to są takie kapelusze grzybkowe. 2 motylki, które możemy dostać w 25 serii z grzybkiem, ale widocznie zamówiłam sobie to przed tą serią, także przepiękne motylki, albo ćmy chyba.
rybki świecące w ciemności to są elementy, więc jeżeli je naświetlimy, zgasimy światło, to one takim jasno-zielonym świecą. I one są najtańsze na Pieke Brick Online, bo kosztują 16 centów, a na Bricklinku, z tego co pamiętam, to ceny są przeróżne, ale nawet 50-60 centów, także 5-6-krotna przebitka. Tutaj taki jeden element do nawlekania, nie nici, ale takiego sznureczka, żeby coś podciągnąć. W czymś mi tego brakowało, dlatego to zamówiłam jedną sztukę, nie pamiętam ceny, ale 12 centów chyba, bardzo tanie, ale no, musiałam to zamówić. Tutaj mamy roślinki w kolorze ciemnoczerwonym. Takie roślinki możemy dostać na ściance w Lego Store, ale zazwyczaj są to oliwkowe, a takich nie widziałam. Będą fajne do dekoracji na przykład drzew albo jakiejś roślinności. Później mamy listki, trzy kolory, tak jak widzicie, dreamsowe także, niebieskie, jasno-niebieskie i takie jasno-różowe. Później mamy dwa kościotrupki, ja sobie już je połączyłam, dwie różne główki, to Wam tylko tak pokazuję przykładowo, to są dwie główki z Dreamsów, do tego jedne zielone włoski i tutaj jeszcze zahaczyłam na taki patyczek pokazujący wszystko, trzy inne główki i jeden torsik z takim leniwcem, myślę, że bardzo ciekawy torsik, może robić za piżamkę, z tyłu macie inne wyrazy twarzy, ta środkowa jest super, taki znudzony, ziewający, przepiękna. No i oczywiście ta niebieska na samej górze też jest z Dreamsów. Także tak prezentują się moje zakupy. Nie pamiętam, ile za nie zapłaciłam. Warto sobie brać takie elementy z Pick & Bricka w momencie, kiedy mamy jakieś gratis, jakiś polibag. Zazwyczaj przy polibagach tych takich od 50 euro w górę sobie robię zamówienie, żeby to jakoś się zwróciło, albo żeby jakoś jeszcze na tym wyjść na plus. No i też oczywiście gratis to dodatkowe elementy. Nie musicie budować zestawu, możecie wykorzystać elementy. Także trzy orki, jeden rekin. Ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.